proszę. Fit for 55 to nowe podatki unijne od każdej polskiej rodziny, od każdego Polaka. Podatek od mieszkania. Im mieszkanie starsze, tym większe. Podatek od posiadanego samochodu, bo wiemy, że ma być zakaz rejestracji od 2035 roku, jednak już od 2026 roku każdy posiadacz samochodu spalinowego będzie musiał odprowadzić za to podatek. Z tego tytułu zapłacą mieszkańcy Polski 600 milionów euro w tym pierwszym roku obowiązywania. Co roku będzie to więcej, ma być to aż 2 miliardy euro w 2030 roku. Fit for 55 to nowe podatki za prąd i ciepło. Zmiana systemu ETS spowoduje, że będzie on jeszcze droższy. Już dzisiaj 30-40% kosztów prądu czy ciepła w każdym domu, w każdym przedsiębiorstwie, w każdej instytucji to 30-40%. Po wejściu w życie tych rozwiązań, które zostały przyjęte, będzie to 60%. Bank PKO wyliczył, że wszystkie te koszty nowych podatków, które zapłacą Polacy, wyniesie 189 miliardów euro. Żeby bardziej można wyobrazić sobie tę sumę wobec każdego z nas, każdy Polak będzie musiał zapłacić 300 zł miesięcznie za to po prostu, że żyje, że oddycha, że przemieszcza się, że się ogrzewa, że korzysta z urządzeń zasilanych energią elektryczną. To jest pakiet Fit for 55. To nie jest ratowanie planety, to jest bieda. To jest bieda w pierwszej kolejności Polaków, bo ten pakiet najbardziej uderzy w Polskę. Ministerstwo Sprawiedliwości od początku procedowania tych zmian sygnalizowało na forum rządu, że zmiany te prowadzone są wbrew unijnym traktatom. Tak radykalne zmiany mogą być podejmowane tylko jednomyślnie. Niestety, z uwagi na obawę Komisji Europejskiej i większości państw, które chcą ten pakiet przeciwko Polsce wdrożyć, zdecydowano się złamać traktat i procedować po prostu zwykłą większością. Więc ponad głowami Polaków narzuca się Polakom gigantyczne zobowiązania. Koszt Fit for 55 to czterokrotność tego, w tym okresie, o którym mówimy, do 30 roku, tego, co Polacy mogliby uzyskać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 4 razy więcej niż zapisane Polska ma w unijnym budżecie. Tylko w zeszłym roku za funkcjonowanie systemu ETS polska gospodarka straciła netto 33 miliardy złotych. 33 miliardy złotych za to, że w ogóle funkcjonujemy, za to, że mamy prąd i ciepło, zapłaciły polskie przedsiębiorstwa, a pośrednio w związku z tym my w opłatach za te usługi, za te media, wypłynęło do zagranicznych instytucji finansowych. Te pieniądze Polacy bezpowrotnie utracili. Z roku na rok to są kwoty o kilkanaście miliardów złotych większe właśnie z powodu tego pakietu. I Solidarna Polska, Ministerstwo Sprawiedliwości, wiemy, co zrobić, żeby to szaleństwo zatrzymać. Rekomendujemy cały czas, żeby system ETS zawiesić, żeby te pieniądze, które są wyprowadzane z Polski, w Polsce zostały. Mamy pilne potrzeby związane z modernizacją armii i między innymi na to te pieniądze można przeznaczyć. Znaleźliśmy podstawy traktatowe, by takie rozwiązanie wdrożyć i dzięki temu z miesiąca na miesiąc mogą spaść rachunki o 30-40%. I Ministerstwo Sprawiedliwości od ponad 3 lat na forum pracy rządu konsekwentnie przy negocjacji każdego instrumentu zajmuje w tej sprawie stanowcze i asertywne zdanie, sygnalizując, że Polska nigdy nie powinna wdrażać tych szalonych pomysłów. Dziękuję.